bardzo serdecznie w centrum naszego pięknego miasta na tym naszym wspólnym powitaniu 2023 roku. Dzisiejszy dzień zaskoczył nas bardzo piękną wiosenną aurą i mam nadzieję, że to będzie taka dobra wróżba na cały 2023 rok. A czego życzyć, moi drodzy? Oczywiście pewnie wszyscy byśmy chcieli trochę takich niestandardowych życzeń i mógłbym powiedzieć, że pewnie niższej inflacji, mniejszej inflacji, ale to raczej niemożliwe, także przejdę do życzeń bardziej przyziemnych. Moi drodzy, wszystkiego dobrego. Przede wszystkim dużo szczęścia, dużo zdrowia, dużo spokoju, bo te czasy, które teraz mamy, są naprawdę w niektórych momentach niepokojące, ale miejmy nadzieję, że wszystko to się uspokoi, że ten rok 23 będzie tak jak ten dzisiejszy, pierwszy dzień 23 roku, taki pogodny, wiosenny i ciepły. Realizujcie, moi drodzy, swoje plany, realizujcie swoje zamierzenia, odpoczywajcie, bawcie się dobrze, korzystajcie też, naprawdę korzystajcie w tym roku 23 z życia. Wszystkiego dobrego dla was, dla waszych rodzin, wszystkiego dobrego dla naszej pięknej Gołdapi. Pozdrawiam serdecznie, szczęśliwego nowego roku. Szanowni Gołdapianie, drodzy goście, w imieniu radnych Rady Miejskiej w Gołdapi chciałbym życzyć w nowym 2023 roku przede wszystkim dużo zdrowia dla państwa, dla waszych rodzin, spełnienia zamierzeń i wszelkiej pomyślności. Niech ten rok otoczy państwa wszystkim co dobre. Spotykajmy na swoich ludzi dobrych, właściwych, żeby nie zabrakło uśmiechu na państwa twarzach przez cały rok. Odnosząc się do sytuacji zewnętrznej, życzę państwu pokoju i spokoju. Szczęśliwego nowego roku.